Dlaczego przyjeżdżam? Bo od lat przyjeżdżam. Pierwszy mój Poland Rock był w Szczecinie, potem miałem przerwę, Kostrzyn i teraz tutaj przyjechałem i mam nadzieję, że będzie wspaniale. Bo tu jest fajnie. Dlatego, że mogę naładować baterie, to jest klasyk. Po prostu kocham to miejsce, mogę być sobą, bez względu na wszystko inne wokół. A dlaczego nie? Żeby się dobrze bawić. Ja jestem pierwszy raz, słyszałem wiele dobrego na ten temat i stwierdziłem, że czas to przeżyć. Mam 38 lat, mówię, no kiedy? Chociaż z nami starszych. Czy to była spontaniczna decyzja, czy może przemyślałem? Mnie Przemek namówił, bo był tu kilka razy, już na takim, wtedy jeszcze w Kostrzynie było. I mówi, że super sprawa, super atmosfera, fajni ludzie, fajna muza, więc jesteśmy. Dzięki ci, Przemek, za przywiezienie kolegi. A ty dlaczego przyjeżdżasz? Nie wiem, fajna atmosfera, muzyka, super jedzenie dobre, piwo, wszystko jest fajne. Bo lubimy tą muzykę i przyjeżdżam od kilkunastu lat już. Pierwszy raz byłem w 98 roku. Ja ogólnie najpierw na Woodstock, a teraz na Poland Rock, to już jest mój 11 raz. Także to jest po prostu już zwyczaj. Po prostu zwyczaj. Ja się czuję tu tak jak w domu. Po prostu. Dlaczego przyjeżdżamy? Dla dobrej zabawy, życia, niesamowitych przygód, zobaczenia świata od innej strony, odpoczynku, integracji, uzupełnienia tej czakry socjalnej w naszych ciałach. Tak, żeby, wiecie, ta energia innych ludzi, ta pozytywna energia wchodziła w nas i wychodziła i rozchodziła się między wszystkimi nami, jak taka jedna wielka sieć. Przyjeżdżamy na Poland Rock, żeby poczuć się sobą, móc być sobą i żeby poznawać samych ciekawych ludzi. Oglądamy was cały rok na YouTubie, stare Poland Rockowe. Nasz starszy był inicjatorem, porobił nam koszulki wszystkim. Wczoraj chodziliśmy, jeszcze mamy na następny dzień. No i presja ze starszego w końcu, nie domówka, a w końcu na festiwal. I się udało. I teraz jest planowany już następny rok. To jesteśmy w tym roku pierwszy raz. Na pewno nie ostatni, bo już dzieci nam zapowiedziały, są zdruzgotane, że nas nie zabrali. Tak, że my ich nie zabieraliśmy, a chcieliśmy też zobaczyć coś innego. Mieliśmy już tak naprawdę w planach kilka lat wcześniej przyjechać, tylko z trójką dzieciaków w jakimś wieku po prostu było ciężko. A teraz wiemy, że jest to na pewno dobry pomysł i chcemy to kontynuować. Dokładnie, zawsze chcieliśmy przejechać, ale cały czas coś nam stawało na drodze i cały czas coś się wydarzało. Ale w tym roku pozbyliśmy się dzieci. Co was najbardziej tutaj zaskoczyło? To znaczy na pewno otwartość ludzi. To jest coś, co generalnie czuć, widać, mimo iż nie znasz tych ludzi, ale oni są po prostu otwarci na ciebie. Nawet tutaj sytuację mieliśmy taką, że nie mieliśmy się gdzie rozłożyć. Chodziliśmy z tymi walizami od jednej alejki do drugiej. Dalej było dużo więcej miejsca. Tak, ale samo to, że tutaj ludzie przyszli, przestawili swój namiot, gdzieś tam się ścisnęli mocniej, dzięki temu mogliśmy się położyć, to niby mała rzecz, ale to generalnie najfajniejsze są te małe rzeczy. Nie? Żeby się zrelaksować, posłuchać świetnej muzyki, pobawić się, odpocząć od dnia codziennego i po prostu szerzyć miłość i przyjaźń wśród ludzi. Wiesz co, zresetować się. Naprawdę, dobry klimat, dobre vibe, dobrzy ludzie. Nigdzie nie ma takiego nastroju, nie? Jak jest tutaj po prostu, nie? Tak jakby podejdziesz do każdego, każdy ci pomoże, każdy z tobą porozmawia. Moja żona jest ratownikiem medycznym, przyjechałem do niej. Przyjeżdżamy, bo jest festiwal, jest muzyka, jest fajnie. A mama czemu? Dlatego, że mama to lubi. You are the taste of freedom.